Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie omawiamy zagadnienia związane z niebiańskim przesłaniem, takim potrójnym, trójanielskim przesłaniem, zawartym w Księdze Apokalipsy. A dzisiaj omawiać będziemy zagadnienia związane z Sądem Bożym. Uczestnikami dzisiejszej dyskusji są Monika, Michał i Zdzisław. Ja również mam na imię Zdzisław. Nie chcemy rozpocząć studium Słowa Bożego bez wsparcia Ducha Świętego, bez Jego obecności w naszych sercach i umysłach. Dlatego zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy i również moich tutaj przyjaciół zapraszam do wspólnej modlitwy. Uprzejmie proszę Monikę. Kochany dobry Boże, chcemy Ci gorąco podziękować za całą prawdę, którą objawiłeś na kartach Słowa Bożego. Chcemy Ci bardzo, bardzo podziękować za możliwość studiowania tych tematów. Za to, Boże, że Ty też dajesz Ducha Świętego, który nam tłumaczy to, czego nie rozumiemy. I chciałabym gorąco Cię prosić, abyśmy te fragmenty, te wersety, które dzisiaj przeczytamy, żebyśmy dobrze je potrafili zrozumieć, przyjąć naszym sercem i żeby one nas zmieniły. Proszę bardzo o błogosławieństwo dla tego czasu. W imieniu Jezus. Amen. Amen. Bardzo ważne myśli w dzisiejszym studium zawarte są w 14 rozdziale Księgi Apokalipsy. I w tej części Apokalipsy mieszczą się tam trzy wielkie Boże poselstwa. Te poselstwa są mi szczególnie bliskie, bo w moim rodzinnym zborze jedno z nich wisiało na ścianie. Już jako małe dziecko czytałem: bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, prawda? Pierwsze poselstwo. Później jest poselstwo o tym, że chrześcijaństwo upadnie. W tym znaczeniu, że w poszczególnych kościołach będzie wyraźny, obserwowalny upadek nauk i moralności. I my to widzimy w naszych czasach. Każdą nikczemność się starają wszyscy wytłumaczyć i wolność nieograniczona. Najpóźniej też mamy o tym, że nadejdzie Sąd Boży. Ale dzisiaj będziemy chcieli przedstawić zdarzenia związane z Sądem Bożym w nawiązaniu do praktyk rolniczych w Izraelu. Tam były żniwa zboża i żniwa winogron. Zboża były zbierane do jakichś pojemników, a winogron tłoczony, miażdżony. I te dwa żniwa są symbolami żniwa, czyli osądzenia i zabrania do nieba zbawionych, a niestety ci, którzy nastawiają się do Boga wrogo, zostaną, niestety przykro nam to powiedzieć, ale zostaną zniszczeni. Wobec tego powstaje taka bardzo ważna myśl. Jak my powinniśmy się ustosunkować do tych zdarzeń końcowych w zakresie głoszenia Ewangelii i jaki to ma wpływ na nasze życie? Czy to tak ma wpaść w jedno ucho i wypaść z drugim uchem? Mówimy też to tak do naszych kochanych słuchaczy, że to jest ważne. Więc które teksty z Mateusza 24 rozdziału 14 wiersza, z Apokalipsy 24:6, może przeczytajmy to, aby to wybrzmiało tutaj. Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, Mateusz 24:14. Dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Dziękuję. Proszę. Ktoś z 24 rozdziału, z 14 rozdziału Apokalipsy, 6 wiersza przeczyta, bardzo proszę. Czytam z przekładu dzisiejszej Biblii Gdańskiej. I widziałem
innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i każdemu narodowi i plemieniu i językowi i ludowi. Czy moglibyśmy te teksty uogólnić, skomentować? Bardzo proszę, kto ma życzenie? Myślę, że to głównie dotyczy ludzi, którzy poznali Jezusa, poznali prawdę o zbawieniu. I to przede wszystkim do nas skierowana jest ten apel kierowany z Biblii. I przychodzi mi na myśl taki fragment z przypowieści Salomona, z 16 rozdziału 15 wiersza. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. I Jezus mnie powołał, ja czuję, że mam opowiadać tym właśnie ludziom, do których ja się niedawno zaliczałem. I wydawało mi się, że jestem na właściwej drodze. Wydawało mi się, kiedy poznałem prawdę Bożą, zupełnie się ten scenariusz zmienił. Byłem bardzo zaskoczony, ale teraz jestem bardzo zdeterminowany, żeby tym ludziom opowiadać, bo wiem, że oni, większość przynajmniej jak Biblia sprawozdaje, są na tej niejednej drodze, która wydaje im się. Myślę, że zgodzimy się co do tego, że wspólnym mianownikiem obu tych fragmentów jest powszechność głoszenia Ewangelii. To, że Ewangelia zostanie ogłoszona każdemu człowiekowi żyjącemu na obliczu ziemi, a co za tym idzie, nie będzie osoby, która by się nie zetknęła z tym poselstwem. I co za tym idzie, nie będzie osoby, która by nie podjęła pewnej decyzji w obliczu zwiastowania tej Ewangelii. Ale cóż to jest Ewangelia? Bo mówimy Ewangelia, Ewangelia, to chodzi o Ewangelię Jana, Marka, Mateusza. Co jest jądrem przesłania Ewangelii? Jezus przyszedł odkupić człowieka z tego upadku, z Edenu, w którym się to stało. I cierpienie, i te wszystkie bóle, smutki. Jezus przyszedł i na krzyżu rozwiązał problem, ponieważ odkupił, jest napisane, że Jezus na krzyżu odkupił zgubionego człowieka. I to jest rewelacyjna myśl, która płynie z Biblii dla każdego człowieka na tej ziemi. Każdy człowiek jest odkupiony, tylko jest kwestia właśnie tego, co z tym zrobimy. Myślę, że dawniej lepiej rozumiano to słowo, bo nie jeden popadł w niewolę albo wskutek długów został niewolnikiem i odkupić to miało taki wydźwięk mocny. Zazwyczaj człowieka, który był w tarapatach, no właśnie odkupił jego krewny. Odkupienie było po stronie krewnego, bliskiego, tego, którego po prostu kochał. I to jest piękne, że Ewangelia, to nie jest Ewangelia zgrozy, nie jest Ewangelia lęku. Pan Jezus mówi na początku, ja oddałem życie za was i każdy z was może być zbawiony. Każdy. I to jest najpiękniejsze przesłanie. Chociaż później tekst 7, tekst 8 tego samego rozdziału już omawia sprawy związane z Sądem Bożym, ale na początku jest radosna nowina, że nie musisz się tego sądu bać. Jeżeli żyjesz w przyjaźni z Jezusem Chrystusem, to jest wszystko w porządku i gdy go naśladujesz w swoim życiu, prawda? Apelujemy więc o wybory, o sensowne, o trafne wybory. Bo one jaki wpływ mają na nas, na nasze dzieje? Można tu analogię znaleźć do zdrowia. Jak dbamy o nasze zdrowie, prawda, na każdy dzień. Nasze codzienne wybory odnośnie trybu życia, jaki prowadzimy, wpływają na to, czy będziemy zdrowi, czy będziemy chorować po prostu, prawda? I w podobny sposób można tutaj zastosować tę regułę do naszego związku, naszego chodzenia z Panem Bogiem. Czy dążymy do tego, aby z Nim chodzić, czy szukamy Go? I to ma wpływ na nasze późniejsze przeznaczenie, na nasze dzieje. Czytałem niedawno o Judaszu. To jest postać, która mnie ciągle boli i bulwersuje. Był przy Jezusie, był Jego uczniem. W pracy ewangelizacyjnej miał niesamowite sukcesy. I w pewnym momencie odpadł.
wypędzał demony, a później te demony pognały go na drzewo. Więc każdy z nas powinien zbawienie swoje traktować z wielką troską i rozwagą. To jest poważna sprawa. I przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa i naśladowanie Jezusa to powinno być powinnością każdego chrześcijanina. W Rzymianach 10:15 jest napisane: o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Mhm. I to nie jest tak, że te nogi są piękne. To ten wyraz, ta głębia tego przekazu, ona dotknęła mnie, kiedy te nogi przyszły do mnie i zapukały do drzwi. To po prostu ta ekscytacja tego, że żyłem w błędzie, a teraz jakby ta światłość przyszła do tej ciemności i rozświetliła moje wnętrze, to było coś niesamowitego. To był taki power, to jest nie do opisania i po prostu... Tak, jak tutaj jest napisane, jakże piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. I to jest jakby, kładzie się na mnie teraz to moje przeżywanie piękne i Pan Bóg apeluje do mnie. I co teraz ty z tym zrobisz? Ja posłałem do ciebie, a teraz i jestem w obowiązku i czuję, to nie jest taki obowiązek, że ciężar, że teraz będę musiał iść. Ja pobiegnę, bo to żyje we mnie. To jest niesamowite. Ewangelia jest piękna, żywa. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię. Ja może ją nie opowiem tak w pełni, bo teraz mi ona przyszła na myśl. Że kiedyś w Stanach Zjednoczonych samolot miał awarię i tuż za mostem, chyba o most zahaczył, wpadł do rzeki. I jakiś człowiek, bardzo wysportowany, pływał i wyciągał ludzi i prowadził ich na brzeg. I w końcu sam zginął na samym końcu już z wychłodzenia. Czy on jest wart wdzięczności, ten człowiek? Czy nie powinni ludzie być mu wdzięczni? A Jezus Chrystus nas wyrwał od wiecznej śmierci. I z wdzięczności powinniśmy mu służyć, z miłości, z radości. Tym bardziej, że ja to rozumiem w ten sposób. Ja nie służyłbym Jezusowi Chrystusowi, gdyby on propagował jakieś paskudne cechy, paskudne zwyczaje. Ale to jest osoba, która propaguje miłość, radość, pokój, cierpliwość, wierność, dobroć, opanowanie, łagodność. Tej istocie chcemy służyć. On nas zbawił i on nam dał takie wzorce życia cudowne i powiedział, że jeszcze nas zbawi. Opisane jest przyjście Jezusa Chrystusa w bardzo charakterystyczny sposób, w kilku miejscach. Bo będzie kiedyś przybliżał się do ziemi Chrystus aniołami. I co można będzie dostrzec? Że ta centralna postać, to do kogo jest podobna? Przeczytajmy. Bardzo proszę. Objawienie 14, rozdział 14, wiersz. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Czy ten zwrot, Syn Człowieczy, rodzi w was jakieś podejście specyficzne, jakąś refleksję? Jakiś kosmita przychodzi? Nie, właśnie zdecydowanie to określenie Syn Człowieczy jest bardzo ciekawe i jest bardzo, bym powiedział, przyjazne, ponieważ ono wskazuje na to, że Chrystus był w postaci ludzkiej na tej ziemi. A co za tym idzie, doświadczył tego wszystkiego, co doświadczył człowiek, co doświadczył każdy z nas. Każdej pokusy z wyjątkiem grzechu. I co za tym idzie, wie, z czym my się zmagamy na co dzień, wie, jakie pokusy nami miotają i może zrozumieć po prostu, kiedy upadamy. Przypomniał mi się taki moment, gdzie Biblia sprawozdaje, gdzie Jezus składa swoje królewskie szaty w niebie i jest taki moment, nie jest on opisany, ale w mojej wyobraźni on jest żywy. Nagle coś się dzieje,
że pstryk i Jezus zamienia się w embrion, przeniesiony zostaje do Marii, łona, i tam powstaje tak jak każdy człowiek. I tak jak każdy człowiek przeżywa na tej ziemi wszystko, co go dotyczyło. I to jest takie niezwykłe, że Syn Człowieczy przychodzi na obłoku po mnie, jako po swojego Syna, odkupionego. To jest niesamowite, ja nie potrafię nawet tego wyrazić, bo to jest gdzieś we mnie, to jest wow, to jest Ewangelia. Słuchajcie, nie ma lęku. Nie ma lęku, przychodzi znana osoba. Absolutnie. Jak Jezus Chrystus był na ziemi, to jakie tytuły używał? Jakimi też go inni obdarzali? Więc jakie miał tytuły? Syn Dawida. Syn Dawida. Nauczyciel. I to był specyficzny określenie na Mesjasza. Tak. Nauczyciel. Nauczyciel, tak? Jaki miał? Mistrz. Mistrz, Mesjasz. Ale mówiono też Syn Boży. Boże. I Syn Człowieczy. I każdy z tych tytułów był adekwatny. Jezus Chrystus jest Synem Bożym i jest Synem Człowieczym. I On Boga z ludzkością jedna. On ma dwie natury. On ma prawo siedzieć, tak jak jest w 5 rozdziale Apokalipsy przedstawione, na tronie Bożym. I On też siedział z Józefem w warsztacie ciesielskim. To jest nasz Pan Jezus. To jest przepiękne. I w kontekście tego, że chrześcijaństwo jest takie przyjazne, takie bliskie ludziom, Chrystus, no jakby mógł, to by serce na ręce wyciągnął. Szczególnie On mi się podoba, jak przychodzą matki z dziećmi. A uczniowie co mówią? Nie mamy dla nich czasu. Nie mam czasu dla nich. Po co tutaj kobiciny przychodzicie z tymi dzieciarami? Jeden sobie może nie powiedział, ale powiedział, no, pchają się z tymi dziećmi. A Pan Jezus patrzy na te loczki tych dziewczynek, na tych chłopaczków, na te oczka i mówi, co? Pozwólcie. Pozwólcie przyjść dzieciom. Ten sam Jezus na obłokach przyjdzie. To jest ciepły, kochający Pan Jezus, który z nas odkupił, zbawił. Super. Wspaniały. Włosy nawet jest opisane. Włosy każdego z nas są policzone przez Niego. On wie, kiedy kładę się, kiedy wstaje. Wow, to jest niesamowite. Ale tak naprawdę zastanówmy się, ile osób uznaje Jezusa jako takiego naprawdę swojego. Jako przyjaciela, jako kogoś takiego bliskiego, bliższego niż rodzina, niż mąż, niż dzieci i tak dalej, prawda? Bo tak naprawdę to do takich Pan Jezus przyjdzie i po takich, i tylko po takich niestety. Kiedyś bardzo się mocno wzruszyłem nad tym, gdy dowiedziałem się, że w chrześcijaństwie istniały zakony, które przyjmowały takich ludzi, którzy byli gotowi iść do Saracenów w niewolę, a jakiegoś starszego chrześcijanina, niewolnika wypuszczano do domu. Powiedziałem, jakie to szlachetne, jakie to piękne. Ale o ileż szlachetniejszy jest Jezus Chrystus, który na krzyżu wisiał dla naszego zbawienia, który nas zbawił i przychodzi. On ma tutaj swoich znajomych i przyjaciół. On przychodzi do swoich. A my też mówimy, to jest nasz Pan Jezus. Ale może być i też inne nastawienie do przyjścia Jezusa Chrystusa. Dlatego, że będzie sąd. W Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale, 27 wierszu, czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej, mamy właśnie słowa mówiące o sądzie. Bowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca za swymi aniołami, wtedy odda każdemu według jego uczynków. Tak. Bo niektórzy mówią tak, tyle o tym sądzie mówicie. Ale zobaczcie, ile przypowieści zawiera myśl sądu. Przecież jak ryby łowił ktoś i w lewo, w prawo przerzucał te ryby, dobre, złe, to też jest scena sądu. Jak ziarenko pada gdzieś i nic nie przynosi, to też sąd. No raz po raz zauważyłem i tutaj też jest to podkreślone. Więc niebiański sąd. Co możemy o tym powiedzieć?
przeczytajmy teksty też stosowne. Również w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w wierszu 31 i 32 czytamy taki opis. A gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Tak, tak samo z talentami też to jest jakaś jak wątek sądu. W Mateuszu, w 5 rozdziale, gdy niektórzy mówią, ale my mówiliśmy, Panie, Panie, Panie. Cóż mówiłeś, Panie, Panie, jak nieprawy sposób postępowałeś, co jest jak gdyby takie odniesienie do tego, czy szanujesz mój dekalog, czy szanujesz prawa miłości, czy owoc Ducha Świętego jest w tobie, prawda? To jest bardzo ważne, bo jeżeli... Może w tym miejscu wtrąćmy, jak się człowiek zmienia. Chciałbym do ostatniej myśli zawartych w tych naszym rozważaniu nawiązać, że my zmieniamy się w sytuacji, gdy nasz co? Wzrok, nasz słuch, nasz umysł jest na czymś skupiony. Przypomniał mi się krzyż. I tego łotra, który całe życie, można by powiedzieć ludzkim językiem, przebimbał, przehulał i nagle znalazł się, zasadnie znalazł się na krzyżu. Mhm. I patrząc na Jezusa, na to wszystko, co tam się działo w tej chwili, to jest to niezwykłe, kiedy wyznaje Jezusowi, że prawdziwie jest. I Jezus mówi... Będziesz ze mną w raju. To jest nadzieja dla każdego człowieka, który gdzieś o sobie myśli, że nie przystaje w ogóle do tego poziomu. A jednak krzyż powiedział i ten łotr, że jest szansa dla każdego człowieka. Nie ma najgorszej jakby chwili i momentu w jego życiu, że Pan Bóg nie może go wyciągnąć. Może. Choćbyś był jak nisko, jakbyś w studni życia, to Pan Jezus rękę poda. Amen. To jest wspaniałe. Jeśli mogę, proszę, jakby pociągnąć tą myśl o tym, że każdy wybór to jest tak naprawdę sąd w jakimś sensie. Tak. To dzielenie ryb i tak dalej, to o czym mówiliśmy przed chwilą. Takie piękne właśnie u Boga jest to, że On jest Bogiem, który daje wolność, czyli tak naprawdę ten sąd to się odbywa w nas, w naszych umysłach, w naszych sercach i to my decydujemy, po której stronie chcemy być. A Pan Jezus przychodząc, zaakceptuje naszą decyzję. Tak? Ludzie się boją czegoś, co ma przyjść, bo myślą, że on jest takim właśnie no, arbitrem, który tu będzie decydował teraz. Nie. Ta decyzja się dokonuje codziennie w naszych sercach. Tylko dołożyłbym jeszcze do twojej wypowiedzi coś takiego, żeby nas nie załamało, bo my nieraz chcemy być lepszymi, a nie mamy sił. Prawda? I do kogo możemy po siłę przyjść? Do Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pierwszy mi się do Koryntian 3:15-16 jest powiedziane, że ciało nasze jest w 15. Świątynią Ducha Świętego. Mm-hmm. Duch Święty chce mieszkać w każdym z nas, w każdym z naszych słuchaczy, kochany. I chce nas zmieniać na obraz, podobieństwo swoje, żeby jak przyjdzie, żeby mógł nas zabrać. Przyszedł mi na myśl fragment bardzo ciekawy a propos twoich słów, które są absolutnie niezwykłe i to jest do potwierdzenia. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 32 wiersz. Jest sytuacja, gdzie Mojżesz, który zabił człowieka, wiadomo, w jego życiu różnie było, Pan Bóg go przemienił i nagle jest taka sytuacja, gdzie, przeczytam, 32 wiersz, teraz racz odpuść ich grzech, mówi Mojżesz, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. To jest tak niezwykłe, że to nie jego jakaś hirmen, tylko Pan Bóg w nim tak działał, tak go zmienił, że on swoje życie wieczne kładzie na szali i mówi, zachowaj ten naród. To jest niezwykłe, jaki jest nasz kochany Bóg. No. Jest kilka takich osób, które... przez Boga zostaje wprowadzone w takie sytuacje, że wykazały pewne cechy, czy takie zawiązki cech, które u Chrystusa były rozwinięte w pełni. On oddał życie za naród. Mhm. Następnie Abraham
składa syna. Bóg Ojciec się tak spoglądał i mówi, czy ktoś by dla mnie syna dał? Jedynego, którego miłuję. I Abraham, słuchajcie, osoba z naszego ludzkiego rodu daje syna. Więc to aż porywa. Albo ten Iob, który tak, no idą przeciwności, że w końcu na stosie gruzu siedzi, skrobie się, skrobie wrzody. Ale mówi, Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie uwielbiał. Amen. To jest niesamowite. Ale popatrzmy jeszcze na jedną taką kwestię, bo niektórzy mówią, może ten sąd będzie jakoś tak z boku, że my nawet nie będziemy wiedzieć o nim. Jak będzie z przyjściem Jezusa Chrystusa? Czy ono jest jakieś widzialne, dostrzegalne? Jak to Pismo Święte przedstawia? Jeszcze raz musimy sobie, już czytaliśmy Apokalipsę 14:14, że ten Syn Człowieczy siedzi tam, ale a co aniołowie powiedzieli apostołom? Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział od 9-11. A to powiedziawszy, gdy oni patrzyli, został podniesiony w górę, a obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy uważnie patrzyli za nim idącym do nieba, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i powiedzieli: mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Prosta sprawa. Wiele jest tekstów o przyjściu Jezusa Chrystusa. Ale apostołowie powiedzieli, jak poszedł, tak przyjdzie. Ten sam Jezus. Chwała Bogu. Mamy też opisane w, nawet w księgach Starego Testamentu, w księdze Daniela, że, ale popatrzcie się, ta księga Daniela, przecież ona powstała no, 6 no to wieków przed Chrystusem, ale już w wizji Danielcowicz, że w niebie, na sądzie Bożym kto będzie? Syn Człowieczy. Przeczytajmy to. Patrzę, ustawiono trony. Zajął miejsce odwieczne. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie jak czysta wełna. Jego tron niczym płomienie ognia, a koła tronu jak płonący ogień. Tak, tak. Rzeka ognia wypływała sprzed niego. Służyło mu 1000 tysięcy, stało przed nim 10 tysięcy razy 10 tysięcy. Sąd zajął miejsce i rozwinięto zwoje. 13-14 też. Przyglądam się dalej i widzę, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili go do niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę. Rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą. Jego panowanie niezniszczalne. Władca skupiał w owych czasach wszystkie elementy władzy. Ustawodawczą, wykonawczą, prawda? Wyegzekwował prawo, wszystko. I w niebie, na sądzie Bożym jest kto? Syn Człowieczy. Odnośnie przyjścia Syna Człowieczego, bo takie pytanie padło przed chwilą, czy ono będzie widzialne, czy może lokalne, prawda? Czy ten sąd gdzieś tam się odbędzie lokalnie? W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest to opisane w takim fragmencie mówiącym o znakach końca, o znakach przyjścia właśnie Syna Człowieczego. 24 rozdział i 27 wiersz oraz 30. Gdyż jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca i pokazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Wtedy pojawi się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i z wielką chwałą. Był ktoś z was w sądzie? W jakim charakterze? Świadka. Ja też byłem świadka, a raz byłem stroną. A świadkiem byłem, jak byłem takim chłopakiem. To mama prowadziła mnie i mówiła, coś ty Zdzisław zrobił. Do prokuratora idziemy, przyznaj się, co ty zwojowałeś. A ja mówię, nic mamo.
Nie pamiętam. Może coś zwojowałem, ale nie wiem. Okazuje się, byłem świadkiem tego, jak cyganie kradli drzewo z lasu. Ale słuchajcie, ile myśmy się strachu najedli. Sąd wcale nie jest przyjemny. Raz jak w sądzie mnie tak szybko spytali, kiedy się urodziłem, to zapomniałem, kiedy się urodziłem. Stąd, jeżeli wiemy, że sędzią naszym jest Jezus Chrystus, to no, jakieś się refleksje rodzą, prawda? W takim pięknym opracowaniu przeczytałem, że bywały takie momenty trudne na sądzie Bożym, gdzie Jezus Chrystus zaczyna wołać: Ojcze, moja krew, moja krew, moja krew. To jest najmocniejszy argument Jezusa Chrystusa, moja krew. Ja przelałem krew za tego łotra. Byłem z nim na krzyżu, chcę być z nim w niebie. On wyraził wiarę. I każdy z nas może przyjść do Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, a kto do mnie przyjdzie, to co? Nie wypędzę go precz. Nie wypędzę go precz. Przyjdź. No i to mi się podoba. Pan Bóg zadbał o to, że zrobi no niesamowite przyjęcie dla zbawionych. Jakie będą elementy tego przyjęcia? Co on będzie tam chciał podarować? Czego się spodziewał Paweł tam w końcowych tekstach listu do Tymoteusza? I co się kryje poza tym? Bo to przecież nie chodzi o rzecz. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, nagroda. Nie, może nie jest to takie, jakbym chciał wyrazić, że to nie jest, dla mnie nie jest to nagrodą, ten koniec, ta końcówka, o której apostoł powiedział. Dla mnie nagrodą już jest sama relacja z Bogiem. To jest coś nie do opisania. To w ogóle, jak ktoś mnie pyta, słuchaj, jak jest chodzenie z Jezusem? To jest to, słuchajcie, to nie potrafię. Nie potrafię mu tego opisać ani wyrazić, bo nie ma takiego języka. To jest coś niepowtarzalnego. To próbuję mu powiedzieć, słuchaj, tak jak Jezus uczniom, chodźcie za mną, patrzcie. Ta ekscytacja w nim, to ludzie aż chcieli go dotknąć. W umysłach ich było coś takiego, jak tylko dotknę go, to będę wiedziała, że zostanę uzdrowiona. To jest coś niezwykłego. Ale z drugiej strony jest taki fragment, taki bolesny fragment. Czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę? Tak. Albo tekst, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. I o to poznanie, jakby teraz rozmawiamy tutaj, bo o to poznanie chodzi. A dzisiaj świat żyje zupełnie innym życiem i tak bardzo potrzeba mu Jezusa, żeby otworzył im te oczy wiary. Michał, jakbyś tak zaproszono na spotkanie króla Anglii, co byś zrobił? Jak byś się przygotowywał do tego? Długotrwale i dosyć starannie, żeby go spotkać, wiadomo. Tak, na pewno bym się chciał zorientować, no, żebym miał co z nim rozmawiać o jakichś zdarzeniach ostatnich, ale też sobie myślę, przestudiowałbym pewne procedury, protokół dyplomatyczny, co nie, jak mam się zachować tam. To jest ważne, jak mam się zachować, bo spotykam się z królem. I dziwię się, że chrześcijanie ani nie martwią się tym, jak mają się zachować, jak się z królem, jak mają się spotkać z królem, ani nie przykładają temu takiej wagi, jak należy. Do króla to tak, do księżniczki jakieś o, ale do Zbawiciela, który krew przelał, to dostrzegam w chrześcijaństwie bardzo dużo takiej liturgii i uczestnictwa w jakichś tam zdarzeniach, a za mało takiej relacji. Ja i mój kochany odkupiciel.
Przyczyną może być to, o czym wcześniej było mówione, czyli to, że Chrystus jest naszym Panem, ale jest naszym przyjacielem, tym, który nas nie odtrąca od siebie, prawda, który nas zawsze przyjmuje. I mam wrażenie, że wielu ludzi tego po prostu nie docenia, lekceważy, bo to ta miłość Jezusowa, łaska, którą okazał przez śmierć na krzyżu, to jest coś, co my mamy za darmo, prawda, i jeżeli coś otrzymujemy za darmo, to mamy tendencję, żeby tego nie cenić po prostu. I to może być też przyczyną. I się zdaje, że też jest tak trochę niewiary w tym wszystkim. Bo jak tak wierzę i wierzę, przyjdzie, że nawet gdy mnie do grobu położą, to długo nie poleżę. Moment i przyjdzie Pan Jezus. Ale wróćmy do tego, że On każdego chce w szczególny sposób przyjąć. I dla każdego ma jakiś wieniec laurowy. Że życie nasze jest biegiem. A jak się biegnie, to jest taka zasada, że biegniesz szybko, a na koniec co? Jak jeszcze siły masz, to co? Jak najszybciej. Bardzo ciekawe jest porównanie, jeśli już mówimy o wieńcu, tekstu, który jest zapisany właśnie w 14 rozdziale Apokalipsy, 14 wierszu. I widziałem oto biały obłok, a na boku tym siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na swojej głowie złotą koronę, a w swojej ręce ostry sierp. I porównanie z tym, jak Panu Jezusowi włożono koronę cierniową przed krzyżem, prawda? A tutaj jest już tym, który ma koronę ze złota. Przychodzi jako król, jako Pan. Tak. Przeczytajmy jeszcze z Ewangelii Marka, 4 rozdziału, wiersze od 26 do 29. Bardzo proszę. Królestwo Boże, nauczał dalej Jezus, przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje w dzień i w nocy, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo. Najpiękniejsze ziarna spośród tych, które się zbierze, się selekcjonuje i te najpiękniejsze przeznacza się do czego? Do następnego żniwa. Do siewu. Do siewu, nie żniwa, do siewu. I ziarno takie ma wartość wielką wtedy, gdy co? Gdy wybije właśnie źdźbło, rozwinie się. Czy liczyliście, ile jest tych trawek z jednego ziarna? Wiecie, że ja to kiedyś policzyłem? Ile jest? Widzę, że my nie jesteśmy rolnikami i wielu naszych słuchaczy też nie jest rolnikami. To nie jest tak, że z jednego ziarenka jedno źdźbło wychodzi. Wychodzą 4, 5, 6, 7. A z tego wyrasta i liczyłem, ile jest w kłosie. Było od 40 do 60. To z jednego ziarenka tyle. Ten fakt rolniczy, jak Pan Jezus ładnie porównał z naszym dziełem, które jest przed nami, jeżeli jesteśmy tymi dobrymi ziarenkami? Mamy wzrastać i mamy wydawać plon. Pięknie. Właśnie tak. A propos plonu, to przyroda również przemawia niesamowicie, przynajmniej do mnie. Kiedy kłos jest dojrzały, to on jest pochylony. I to odzwierciedla życie chrześcijańskie, że nie jest wyniosły, tak jak kłos pusty. Kłos pusty jest prosty, stoi, wyniosły, jest dumny. Albo niedojrzały. Albo niedojrzały, tak. I to jest niesamowite, to przemawia w niezwykły sposób. I to jest takie piękne. Tak. Pan Jezus miał takie polecenie ostatnie. Ostatnie takie testamentalne to są ważne słowa. Jak ktoś mówi ostatnie słowa. Jakie ostatnie słowa Pan Jezus powiedział, zapisane, które są zapisane w Ewangelii Mateusza? Oto jestem z wami aż do skończenia świata. Tak. Ale chrzcicie też? Chrzcząc w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, a jestem z wami. Uczcie je zachować wszystkiego, co wam przekazałem. Chrześcijanie powinni wyznawać swoją wiarę i głosić ją. Ale po co głosicie
wiarę swoją, swoje przekonania. Ja miałem takiego kolegę serdecznego i spotkałem z nim, jak skończyliśmy liceum. On usiadł na podłodze po turecku, ja obok niego, bo krzeseł nie było. I ja mu mówię, że ja skończyłem seminarium. A on mówi, fantastycznie, nikomu o tym nie mów. Wow. Nikomu o tym nie mów. Zachowaj to jako tajemnicę własną. I będziesz oryginalny, a nikt nie będzie wiedział dlaczego. Fajny to był pomysł? No bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, bo generalnie sama Biblia też sprawozdaje, nie mów za dużo, bo z tych słów będziesz odpowiadał kiedyś. Lepiej niech przemawia twoje ciało i to wszystko, co w tobie. To bardzo mocno przemawia, bo w Biblii jest napisane, nie pamiętam akurat tego fragmentu, gdzie apostoł opisuje fragment rodziny i mówi do żony, która ma męża niewierzącego. I mówi, że słuchaj, pokazuj temu mężowi nie dużo słowami, tylko pokazuj czynem, jaką jesteś blisko Jezusa, to on się nawróci patrząc na ciebie. To jest bardzo fajnie, co Zdzisław powiedział, bo podkreśla taki prosty fakt, że jest mowa ciała i zachowania ludzkie i są też usta, które mogą być tylko deklaracjami. I strasznie u chrześcijaństwa jest to, jak kazania są piękne, deklaracje takie, mówi się nadzwyczaj, a w codziennym życiu to jakby się dało, to by mu jeszcze przełożył. I tak nie może być. Jeżeli reprezentujemy Pana Jezusa Chrystusa, to mowa, słowa, czyny muszą być spójne i muszą świadczyć o tym, że jesteśmy naśladowcami przy dziećmi wybawionymi przez tego Syna Człowieczego. Prawdziwa religia uszlachetnia charakter i uczucie miłości obejmuje wszystkich, a fałszywa rodzi nienawiść wobec inaczej wierzących. I to można zauważyć na świecie dzisiaj. I może dlatego tak ludzie nie za bardzo chcą biec za Jezusem, bo widzą właśnie te trudności, widzą tą hipokryzję. Pan Jezus mówi w ten sposób, że nie ma szarej strefy wśród ludzi. Na sądzie Bożym będą ci, którzy są naśladowcami Jezusa Chrystusa i inni, którzy mogą być wiernymi naśladowcami szatana albo tacy, którzy mówią, a ja postoję sobie z boku. Nie można stać z boku, jeżeli chodzi o sprawy ważne. Ja powiem wam jeszcze, ja jako pastor mam jedną wielką satysfakcję, że widzę, że ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, ich życie staje się jakie? Lepsze. Lepsze. Pomyślcie sobie o swoich kolegach z klasy szkolnej, o koleżankach, o ich losie. Nie wiem, czy wszyscy mają tak dramatyczne jak ja, bo już coś tam w wieku 15-16 lat jeden z moich kolegów powiesił się na płocie przed oknami rodziców, pijany, żeby ich ukarać, bo coś tam nie wyszło, może mu nie dali to, co chciał. Ile ludzi się marnuje w pijaństwie, w narkotykach, w grzechach, a jak przyjdziemy do Chrystusa, to nawet zwierzęta się mają lepiej w domu. Nie mówię o dzieciach, o współmałżonku, o rodzicach. I to jest piękne, więc spróbujmy wypowiedzieć ważne myśli jeszcze, które mamy, apeluję do was, w swoich umysłach związanych z tą lekcją, które byłyby takim końcowym przesłaniem. Mnie się niezwykle podoba fragment z Wielkiego Boju, Ellen White, który mówi o tym, że, przeczytam, roślina musi albo wzrastać, albo obumrzeć. Choć proces wzrastania jest powolny i niedostrzegalny, to jednak wciąż trwa. Tak samo jest z rozwojem w życiu chrześcijanina. Na każdym etapie nasze życie może być doskonałe, ale jeśli wypełnia się Boży cel wobec nas, będziemy stale czynić postępy. Tu jest podkreślone właśnie to,
doskonalenie się, ale właśnie w takim sensie, że wzrost, który następuje po prostu niedostrzegalnie, ale stale, tak? Tak jak u dorosłego, w cudzysłowie, drzewa, które wygląda z zewnątrz, że nic się z nim nie dzieje, ale ono wciąż rośnie, wciąż jest wyższe, wciąż wypuszcza nowe liście, gałęzie i tak dalej. To z jednej strony, a z drugiej ta doskonałość, czym ona jest, tak? Bo ja wiem, że kiedy poznawałam Biblię, to w momencie, kiedy czytałam słowa bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały, to miałam taką reakcję krok w tył, bo ja po prostu się nie nadaję, ja nie umiem, nie rozumiem, o co chodzi. I kiedy zrozumiemy, na czym polega ta Boża doskonałość, że to jest po prostu takie wcelowanie w to, co ode mnie chce Pan Bóg po prostu w danym momencie. I kiedy będziemy po prostu tak się wsłuchiwać w to, co On ode mnie chce na dzisiaj, na teraz i realizować to, to ja właśnie jestem doskonały. To właśnie mi się podoba, że takie dziecko może być doskonałe, taki młodzieniec. Każdy na swój etap rozwoju chrześcijańskiego może być doskonały i zdążać w tym biegu aż po wieczność. Jakie ty masz dzisiaj przesłanie? Z drugiego listu do Tymoteusza, 3:16-17 wiersz. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Nic więcej to tego życzę. Polecamy naszym słuchaczom Pismo Święte. Jako księgę radości, przyszłości i księgę, która kształtuje życie nasze. I to jest księga nadziei. Jakie ty masz, Michał? Ja bym może przytoczył tę myśl, która już na początku była wypowiedziana. Mianowicie to, że nadchodzi czas sądu. Czy nam się to podoba, czy nie, jest to rzecz nieunikniona. Ale sądu, w którym Pan Jezus będzie po naszej stronie kiedyś, jeśli my dziś będziemy po Jego stronie. Bardzo fajna myśl, dziękuję bardzo. Ja chciałbym wszystkich naszych słuchaczy zachęcić do tego, aby swój wzrok, swoje myśli kierowali na dzieło Jezusa Chrystusa przedstawione w Piśmie Świętym. Żeby się cieszyli przyjściem Jezusa Chrystusa już dzisiaj. Żeby w dniu Jego przyjścia mogli wołać: oto nasz Pan, nasz przyjaciel przyszedł nas wybawić. Niech Bogu będzie chwała za piękne treści przedstawione w Piśmie Świętym. Pomódlmy się, drodzy. Na zakończenie tego studium uprzejmie proszę Michała do modlitwy. Drogi nasz Ojcze i Panie, który mieszkasz w niebie, chcemy Tobie podziękować za Twoją łaskę, za to, że nas odkupiłeś, za to, Ojcze, że możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość, że możemy oczekiwać Twojego przyjścia na obłokach i cieszyć się z tego, że weźmiesz nas do siebie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za wszystkie prawdy, jakie zawarłeś w Twoim Słowie, te wspaniałe obietnice, które dają nam dzisiaj już nadzieję. Ojcze, niech Tobie będzie chwała, niech Tobie będzie cześć wszystkim, co robimy, nie tylko tym, co mówimy, ale poprzez całe nasze życie. Amen. 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 Żegnamy się już z naszymi słuchaczami, ale chcemy Was serdecznie zaprosić na kolejny cykl naszych rozważań, a będzie właśnie dotyczył Ewangelii Wiecznej. Jądra najpiękniejszego przesłania Pisma Świętego. Wszystkich serdecznie zapraszamy.